podszedł do nas mężczyzna, który chciał nam pokazać, gdzie prawdopodobnie przebywa osoba bezdomna. Zostawiliśmy radiowóz i poszliśmy wtedy przez las do Ziemianki. Było tam praktycznie dwie izby takie wylepione w glinie, belki podporowe na dachu. Praktycznie w lato ta Ziemianka w ogóle niewidoczna by była. Osoby bezdomnej żeśmy nie zobaczyli, ale widać, że ktoś tam przebywa, ponieważ są łopaty, jakieś butelki, kosze. Moim zdaniem powinna być Ziemianka zasypana, zabezpieczona. Jak będą roztopy, może się zawalić. Dlatego skontaktowaliśmy się z administratorem, mailem wysłaliśmy zdjęcia oraz mapkę. Przynajmniej raz dziennie przychodzimy, sprawdzamy, czy kogoś nie zastaniemy w tej Ziemiance.